Witam serdecznie, ja jestem Tomasz Baniak, a to program Jak oni ćwierkają, czyli cotygodniowe podsumowanie wiadomości z kraju, jak i świata według Twittera. W tym miejscu chciałbym Was zaprosić do gorącej dyskusji na temat odcinka w komentarzach. Nie przedłużając, zaczynajmy. Dzisiaj zaczniemy od kolejnego dnia przesłuchań w sprawie Amber Gold. Wszystko za sprawą kolejnego wysypu ciekawych wypowiedzi zeznających, które nie mogły przejść obojętnie obok twitterowiczów. Osobiście wydaje mi się, że w odpowiednich rękach mógłby z tego kabareciku wyjść całkiem niezły film. A jakie jest wasze zdanie? Pieniążki to zawsze gorący temat, więc i tego nie mogło zabraknąć w dzisiejszym programie. We wtorek 15 maja mijał termin przekazania na Caritas ministerialnych nagród przyznanych przez premier Beatę Szydło. Łącznie nagrody dla ministrów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości wyniosły 1,5 miliona złotych. Jak można przeczytać pod hashtagiem Caritas, ludzie mają co do tej sprawy bardzo jasne podejście. Chodzi o to, że wszystko byłoby pięknie i fajnie, cele charytatywne super. Z tym, że pieniądze z nagród zostały wypłacone z budżetu państwa i jak piszą, powinny tam wrócić. Danina solidarnościowa. Nowa opłata ma być głównym źródłem zasilającym specjalny Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Kto będzie musiał ją zapłacić? Wszyscy ci, którzy rozliczają PIT i mają roczne dochody powyżej 1 miliona złotych. Wtedy, w 2020 roku, zostaną zobowiązani do zapłaty takiego podatku. Nie dziwię się, że całość budzi kontrowersje. Rząd musi znaleźć pieniądze, więc szuka gdzie? W naszych kieszeniach. A o ile mnie pamięć nie myli, obecny rząd obiecywał, że w Polsce będzie żyło się lepiej. I to by było tyle na dziś. Tak jak wspominałem na początku, zapraszam do gorącej dyskusji w komentarzach. Dziękuję za uwagę i do następnego. Hej!